Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie. Jestem Marta, jesteście na kanale Dziewięć Familia. Dzisiaj, auć, czeka nas organizacja tego właśnie PAX-a. Ponieważ jeżeli oglądacie na bieżąco, to metamorfoza Wiatrołapu jest przeogromna, jesteśmy w jej trakcie, natomiast już chcemy zacząć z niego korzystać. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to się wyświetla i znajdziecie go w opisie oraz w pierwszym komentarzu. A dzisiaj zajmujemy się tym, jak to wypełnić, żeby tam panował zawsze porządek. Jeżeli jesteście ciekawi, lubicie takie filmy organizacyjne, to koniecznie musicie go zobaczyć, bo mam nadzieję, że was zainspiruje. I przepraszam za echo, ale po wyniesieniu wszystkiego, co tutaj było, to echo niestety jest. Zaczynamy, pokażę wam co. Przechodzimy do naszego PAX-a i otwieramy największą część, bo nią zajmiemy się najpierw. Chodźcie. Ja wiem, że kadr niekorzystny, ale chodzi mi o pokazanie tego, co tutaj mamy na górze. Czyli pierwsza część tej organizacji. PAX ma to do siebie i wysokie szafy, że mamy dużo miejsca na samej górze, no i warto go jakoś zagospodarować. Akurat w przypadku PAX-ów z IKEA mamy od razu dedykowane jakby kosze, które mają wywietrzniki i są przemyślane do różnych wielkości tych PAX-ów. I tam możemy włożyć na przykład kurtki, które nie używamy latem, ponieważ są zimowe i na odwrót. Możemy tam na przykład hermetycznie spakować jakieś rzeczy, na worki próżniowe, wtedy zmieści się tego tam zdecydowanie więcej, wtedy wywietrzniki nie są potrzebne. Natomiast jeżeli chcecie coś tam dać luzem, to fajnie, że to też zostało przemyślane. Mamy tutaj taki pojemnik i tutaj również. Oczywiście ten jest mniejszy, dopasowany do tego mniejszego PAX-a. Kolejna rzecz, którą tutaj mamy, to wieszak na torebki, który może nam wyjeżdżać, więc wygodnie możemy sobie tą torebkę wybrać. Nie przeszkadza to, że tutaj mamy zawieszone jakieś tam kurtki, ponieważ on może nam wyjechać i jest taki dopasowujący się. Oczywiście mamy tutaj również wieszak na kurtki. I chodzi o to, żeby w tej szafie w Wiatrołapie dać do środka kurtki, które używa się rzadziej. I potrzebujemy jeszcze miejsce, gdzie będziemy odkładać kurtki na bieżąco, czyli te, które są na przykład mokre, bo gdzieś byliśmy, bądź te, które używa się najczęściej, ale to będzie w innym odcinku. Dalej mamy szuflady, czyli mamy dwie tutaj szuflady głębokie, one mają aż metr szerokości, jedna i druga, oraz na samym spodzie kosz. Jeżeli chodzi o ten kosz, dlaczego tutaj nie daliśmy trzech szuflad? Ano dlatego, że PAX ma to do siebie, że tutaj jak widzicie mamy zawiasy, więc szuflada nie byłaby możliwa do włożenia, ponieważ jej szyna jest od spodu, więc blokowałaby się po prostu na tym zawiasie. Jeżeli chodzi o planer IKEA, to automatycznie wam o tym mówi, natomiast jeżeli nie planujecie takiej szafy właśnie z IKEA, tylko na przykład chcecie robić ją sami, no to warto na to zwrócić uwagę, żeby przewidzieć, gdzie te zawiasy mamy, żeby nam nie kolidowały, wiecie, nie psuły funkcjonalności tego naszego mebla. Dobrze, i teraz będziemy zajmować się środkiem tych szuflad, ponieważ super, że są wielkie. Jest to przeszkadzające o tyle, że może zrobić się tutaj bałagan. I w tym przypadku przychodzą nam organizery. Ja tutaj mam cały zestaw takich organizerów filcowych, więc będziemy sobie je składać i uzupełniać dzisiaj. Pokażę wam, jak ja to przemyślałam, żeby w tym Wiatrołapie było absolutnie wszystko, ponieważ my mamy paradoksalnie tutaj naprawdę dużo rzeczy. Są tutaj rzeczy dla psiaków, jak smycze czy kurtki, które one mają i noszą. Dodatkowe rzeczy typu czapki, szaliki, rękawiczki. Jakieś plecaczki, nerki, torebki, okulary i tego typu sprawy. Więc dzisiaj właśnie tym się będziemy zajmować, żeby to było maksymalnie funkcjonalne. Jedyny minus, który ja tutaj widzę, to to, że szuflada nie ma 100-procentowego wysuwu. Jak zobaczycie, tam w środku jeszcze szuflada jest. My na przykład w sypialni mamy szuflady ze 100-procentowym wysuwem, dlatego nie ma problemu, że układamy coś z tyłu, ponieważ wszystko jest widoczne jak na tacy. To jest taka fajna cecha, jeżeli chodzi o szuflady. Nie jest to złe, bo wiem, że są szuflady z o wiele gorszym wysuwem, gdzie wysuwają się mniej więcej na tyle i ta przestrzeń z tyłu jest praktycznie niewykorzystana. Teraz się od tego rozwiązania już odchodzi, natomiast zwróćcie uwagę przy wyborze szuflad na ich wysuw. Dla was, dla waszej organizacji i zdrowia psychicznego, bo uwierzcie mi, że taka szuflada potrafi irytować w trakcie użytkowania. Tak, muszę wszystkie porozkładać, bo się zorientowałam, że mam składać je odwrotnie niż składałam.
Tak, ta strzałka mam schowana. Czyli by się trzymały. Zróbmy to tak jak należy. Wtedy są bardziej proste. Zaskakujące jest to, że składałam te organizery 10 minut. Jakim cudem to tak przeleciało? Nieważne, natomiast organizerów mamy tyle. Mam nadzieję, że one fajnie uzupełnią tą szufladę, bo jakby wydawało mi się, że będzie więcej różnych rozmiarów. Natomiast sprawdźmy to. Wow, robi wrażenie. No to teraz, co ma zostać powkładane do tych organizerów? To. Opróżniłam te koszyki i wszystko powkładałam do środka. Mamy tutaj dla psiaków kurtki, chociaż generalnie one lepiej by się sprawdziły tutaj, więc jeszcze to spróbuję poprzekładać. Mamy tutaj czapki dla nas, czapki dla Mikiego, rękawiczki, których używamy rzadziej, rolki do ubrań, wszystkie klucze, smycze, impregnaty do butów, płyn do dezynfekcji. Kolejną szufladę mamy zupełnie pustą. Tutaj nie mam organizerów, więc zobaczę, czy nie pokuszę się o zakup ponownie tych samych organizerów, bo naprawdę to ma sens. Naprawdę to ma sens. Także mega. Czas na kurtki. Idę po nie. Masę wolnej przestrzeni, szczególnie tutaj w szufladach, ponieważ mamy zagospodarowaną tylko jedną szufladę, tutaj mamy jeden szalik i cały pusty kosz, także super, jeżeli o to chodzi, bo naprawdę tego miejsca jest bardzo, bardzo dużo. Tutaj ten wieszak trochę nam zwisa, więc będziemy musieli to poprawić, ale fajnie, że torebki mają swoje miejsce. Jeszcze zastanowię się, czy nie włożę ich po prostu do szuflady, natomiast na ten moment mi się to podoba. Zamykamy i mamy po prostu porządek. Teraz przechodzimy do butów. Jeżeli chodzi o buty, to zdecydowaliśmy się na rozwiązanie w postaci takiej szuflady. Już podczas składania paksa mieliśmy trochę obiekcji co do tego sprzętu. Jest to fajne, ponieważ mamy tutaj wysług, więc głębsza szafa jest w stanie nam pokazać, jakie buty tam przechowujemy, a nie, że wciepiemy gdzieś tam do tyłu i nie widzimy, jakie to są buty, bo głębokość tej szafy to 60, około 3 cm i naprawdę, czy 58, no dużo w każdym razie. I jeżeli włożymy coś na tył szafy, to po prostu tego nie zobaczymy i te buty będą leżeć. Dzięki takiej szufladzie, auć, mamy wgląd do wszystkiego tego, co w środku się znajduje, z tym, że to nie ma domyku, chodzi dość ciężko i śrubki, które tutaj widzicie, są jak tak totalnie niespasowane, że to się w pale nie mieści. Jak rozwiązanie jest świetne, tak wykonanie takie sobie. Mam nadzieję, że nie będzie nam to nastręczało problemu. Zostawiliśmy sobie tutaj od spodu miejsce, żeby włożyć tu na przykład kosze, jakieś kapcie czy klapki, coś, co nie potrzebuje, żeby zajmować tutaj miejsce, sandały i tego typu rzeczy. Tutaj jeszcze kosze dopasuję takie, żeby były odpowiednio głębokie, bo zobaczcie, ile tutaj mamy miejsca, no nie? Zastanawiamy się jeszcze, czy by tutaj nie dołożyć po prostu kosza takiego zwykłego, wysuwnego, bo to też by było bardzo sensowne i przydatne, ale to zobaczymy w późniejszym czasie. Tymczasem uzupełniamy. Na ten moment gotowe. Mamy tam koszyki dwa, które zostaną wymienione na kosz. Sprawdziłam, wymiar idealnie odpowiada, żeby go tam wsadzić. Tutaj mamy buty, kolejne buty, które się gdzieś tam nie zmieściły. To aktualnie są wszystko buty zimowo-jesienne, wiosenne, więc fajnie.
Tutaj mamy dwa puste kosze zapasowe, ale zobaczcie, jak trzeba dopasować, ponieważ jak ja je tam sadzę, zobaczcie, ile miejsca się marnuje, więc tutaj coś innego jeszcze wymyślę. Na ten moment zostanie to w ten sposób i tak samo jest z tymi butami. Spójrzcie, żeby dostać się do butów, które mamy w takiej półce jakby, gdy mamy położone jedne przed drugimi, no zapominamy o tych, które są tam głębiej. Natomiast przy takiej półce nie ma z tym żadnego problemu, także zobaczymy, czy jeszcze jednej tutaj nie zamontujemy docelowo, ale to w trakcie zobaczymy, jak się będzie sprawdzać. Ta część również jest zamknięta, jest mega posprzątane, jest czysto. Na górze mamy jedzenie dla psiaków i mnóstwo miejsca, które jeszcze czeka na zagospodarowanie, więc bardzo mnie to cieszy, że nie udało mi się zawalić paksa w 100%, tylko naprawdę bardzo dużo miejsca zostało. Jesus Maria, nie zapominajmy o łyżce, to jest najważniejszy sprzęt w każdym domu. W końcu ma swoje miejsce. I to na tyle w tym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Koniecznie zostawcie kciuka w górę i obserwujcie dalej, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wykończymy wiatrołap, ponieważ będzie to przepiękne. Taki jest zamysł i nieoczywiste. To będzie bardzo inspirujące, więc zapraszam Was do subskrybowania, zostańcie tutaj z nami na stałe, ponieważ widzę, że bardzo wiele z Was wraca tutaj regularnie, natomiast nie subskrybuje. To nie boli, uwierzcie mi, a zawsze można odsubskrybować, jeżeli coś Wam będzie nie po drodze. Także zapraszam, żeby zostać, bo to też mnie motywuje i fajnie, że stworzymy tutaj taką społeczność. Do zobaczenia w kolejnym odcinku już niebawem. Bye!